Witajcie serdecznie, cześć. Pozdrawiamy ze studia Habakówka. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić tematom o nazwie jak przygotować się do nagrań w studiu Habakówka. No to lecimy, zapraszam serdecznie. Klaps. Jak tytułem wstępu, tak i pędzimy dalej. Moi drodzy, szanowni, mieliśmy okazję ostatnio gościć u nas w studiu zespół Malibo. Tak, dobrze wypowiadam, Malibo. Pozdrawiamy Was serdecznie, bardzo dziękujemy za sesję, było naprawdę uroczo, przemiło, tym bardziej, że zespół jest z moich stron, rejonów, w których się urodziłem. Także mogliśmy sobie porozmawiać na temat Paryj i nie tylko. Oni wiedzą i wszyscy lokalsi, o czym mowa. Bardzo miła sesja, zespół w składzie bębny, gitara basowa, gitara elektryczna, instrumenty klawiszowe i dwa dęciaki, saksofon tenorowy oraz saksofon altowy. Sesja zaczęła się od porannych godzin, przyjechał zespół, rozłożyliśmy się i wystartowaliśmy. Po dobrej kawie ze mlekiem poszły nagrania. Na samym początku zawsze robimy nagranie tak zwanych pilotów, czyli rybek, inaczej też nazywając. Wygląda to na takiej zasadzie, że przeważnie klawiszowiec, tudzież gitarzysta, to już kwestia umowna, nagrywa swoją partię w możliwie najprostszy sposób, kładąc tak zwane funty, akordy do metronomu, do klika. Oczywiście tempo mamy wcześniej ustalone, zespół już to ustala wcześniej na próbie. No i zaczynamy, startujemy. Przeważnie też w pilocie jest wokal, ale wiecie, wokal śpiewany na tak zwane półgwistka, czyli do jakiegoś zwykłego mikrofonu tam typu Shure SM, jakiegoś dynamicznego, nagrywamy pilota, ale ten pilot jest tak naprawdę dla perkusisty i dla całej reszty potem. W pilocie, tutaj akurat w tym wypadku śpiewała Ania. Ania pilotowała, głównie perkusistę mówiła typu uwaga, będzie przejście na bębnach, albo uwaga, będzie zwolnienie, uwaga, będą akcenty. Oczywiście nucąc cały czas na la la la, nawet niekoniecznie chodziło o tekst, tylko nuciła melodię utworu. Po pilotach następnie zabraliśmy się za nagranie perkusji. Oczywiście setup standardowy, stopa, verbal, hi-hat, dwa tomy, overheady. A w tym wypadku perkusista nie używał floor toma, więc mieliśmy dwa tomy. Mikrofonowanie było dość klasyczne w tym wypadku, czyli stopa plus subkick, czyli ten głośnik odwrócony, który nagrywa najniższe częstotliwości stopy. Werbel w tym wypadku był to mikrofon Shure SM57. Oczywiście nagrywaliśmy też dół, czyli sprężyny, aby móc sobie pomiksować sygnały. Następnie mieliśmy hi-hacik. Najpierw chciałem nagrać, szczerze mówiąc, hi-hat mikrofonem wstęgowym, dużo ciemniejszym, ale niestety okazało się, że nie pasuje nam do tej stylistyki i zamieniłem go w tym wypadku na Neumanna TLM-103, który jest dość jasnym mikrofonem, który nadaje się do hi-hatu fajnie, ale już do dęciaków oraz do wokali niestety syczy z sybilantami. Także, ale przy hi-hatach bardzo dobrze sobie poradził. Klasycznie potem na tomach był Zenek, czyli nasz wspaniały Sennheiser, bodajże E604, jak dobrze pamiętam, symbol. Overheady zostały zebrane za pomocą mikrofonów sowieckich, oktawa. Oraz nagrywaliśmy ambient monofoniczny mikrofonem Neumann U87 oraz Apollo wstęgowym mikrofonem XY. Następnie przyszedł czas na nagranie gitary basowej. W tym wypadku gitara basowa, bardzo zacny instrument, Markus Miller pięciostrunowy z elektroniką aktywną. Cóż, następnie była gitara, którą graliśmy przez efekt gitarowy.
bezpośrednio do naszych preampów, ponieważ sygnał był już gotowy i brzmienie kolega gitarzysta miał, że tak powiem, ukręcone na swojej podłodze, więc wchodził do nas czysty sygnał, plus jeszcze mieliśmy reamping w razie W, jakbyśmy coś chcieli sobie podubać przy nim. Po gitarach przyszedł czas na szanownego kolegę klawiszowca, nagrał swoje partie oczywiście. I cóż, na końcóweczkę muzyczną zostały nam dęciaki, saksofony. Mieliśmy pomysł, aby nagrać setkowo te saksofony na początku, czyli dwoje ludzi, w tym wypadku kolega gitarzysta też gra na saksofonie i Ania, która śpiewa, też gra na saksofonie, ale finalnie wybraliśmy opcję pojedynczo, aby nagrać te instrumenty. Wszystkie opcje potem korygowania różnego rodzaju działań postprodukcyjnych są o wiele lepsze, jeżeli mamy to na jednym czystym śladzie. Na sam koniec zostały nam wokale. I tutaj śpiewała akurat Ania jako główna wokalistka zespołu. Oczywiście nasz szanowny kolega saksofonisto-gitarzysta, bo tak go mogę nazwać, również też śpiewał w zespole, robił drugie głosy oraz też śpiewał jeden utwór, jak dobrze pamiętam, jako główny wokal, czyli tak zwany pierwszy głos. Cóż, zespół był fajnie przygotowany, bardzo miło się współpracowało, myślę, że materiał niebawem się pojawi. Teraz następują prace pod tytułem edycja, mix, mastering, wszystkie rzeczy z tym związane. Bardzo dziękujemy serdecznie zespołowi za możliwość udzielenia swojego wizerunku, swoich twarzy. Było nam niezmiernie miło. Cóż mogę jeszcze dodać? Kluczowe przygotowanie przed każdym nagraniem. Uczulam na to zespoły. Nowe struny, słuchajcie, moi kochani. Nowe struny w gitarze basowej oraz w gitarze elektrycznej, tudzież w akustycznej, jeżeli oczywiście jest. Nowy komplecik założony. Najlepiej dzień lub dwa przed nagraniem, aby te struny się, tak wiecie, uleżały, zbiły. Wtedy będą lepiej stroić. Kochani perkusiści, perkusistki, nowe naciągi. Bardzo kluczowa sprawa. Jeżeli się uda, żeby nie były bardzo wygrane, bo to potem słychać oczywiście w nagraniach. Wszystkie rezonanse, tumiki, nic za bardzo nie pomaga. Nie ma nic gorszego niż tom, który jest, ja na to mówię, wyhukany, już wygrany, wiecie, już przeżył trochę wujków na remizie i trochę alkoholu na ciągi się wylało. Także, słuchajcie, to jest rzeczy podstawowe. Oczywiście, wiadomo, spisanie temp na próbach. Ważna rzecz, którą też podkreślam podczas rozmowy telefonicznej, aby zespół poćwiczył z klikiem na próbie. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ wchodząc do studia będziemy nagrywać, przeważnie się nagrywa to do metronomu, oczywiście są wyjątki, wiadomo, ale przeważnie będziemy to robić do klika. Odpalcie sobie na swojej kanciapie, na swojej próbowni metronom na przodach, na głośnikach. Spróbujcie grać do niego cały zespół, albo chociażby miał perkusista w uchu klika. Wtedy po prostu zagracie dużo lepiej, sprawniej w studiu, a co się też z tym wiąże, zapłacicie mniej kasy, bo wiecie, no każda godzina w studiu, wiadomo, bo bas bezlitosny liczy, liczy, liczy. Oczywiście. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się coś dowiedzieć na temat, jak się przygotować do studia, odpowiem w wiadomości prywatnej, można do mnie zadzwonić. Numer pewnie znacie. Jeżeli nie, to chętnie oczywiście odpowiem. Znajdziecie mnie i na Facebooku, i na innych mediach społecznościowych. A póki co, zapraszam wszystkie zespoły na nagrania do Habakówka Studio. Od tego jesteśmy, aby Wam pomóc. Też dużo zespołów, często, wiecie, jest taka sytuacja, nie będziemy za bardzo dzwonić, ponieważ jeszcze jesteśmy nieprzygotowani, trochę krótko gramy, mamy duży stres, bo wiecie, tam siedzi wujek Bobas i tak często czasami nam jest głupio, bo on też gra na basie, na gitarze. Zupełnie to nie jest w tą stronę, zupełnie nie w tą stronę działa. Jestem od tego, aby Wam pomóc. Typ wykonywanej muzyki u nas nie ma znaczenia oraz sposób grania. Tak naprawdę
okazuje się, że wszystko można w studiu wypracować, jeżeli obie strony chcą, czyli muzyk oraz realizator. Także, moi drodzy, zupełnie na luzie, zapraszam serdecznie, jesteśmy otwarci na opcje, sugestie, pomysły, działania. Nasze studio jest do Waszej dyspozycji. Aha, chciałem dodać, że sok się skończył, ale będzie nowy miód pyszny, po prostu zbiecza. To tym bardziej zapraszam. Trzymajcie się, dziękuję, wszystkiego dobrego, pa, pa.